do you do? You're not an engineer. You're not a designer. You can't put a hammer to a nail. I built the circuit board. The graphical interface was stolen. So how come 10 times in a day, I read Steve Jobs as a genius? What do you do? Dawno, dawno temu w odległej galaktyce nie było, wyobraźcie sobie, telefonów komórkowych, komputerów osobistych, a nawet iPhone'ów. Ludność żyła w biedzie i ubóstwie. No może trochę przesadzam, ale czegoś jej jednak brakowało. Chwilę potem urodził się on. Ladies and gentlemen, please welcome. I wymyślił to. Oczywiście nie było tak prosto i szybko. Walter Isaacson opisuje to zaledwie na 700 stronach, ale to właśnie Steve Jobs, tutaj jako młody, tu już w późniejszym wieku, wymyślił wszystko to, co kojarzymy z firmą Apple. Czyli to takie dokładnie znane na całym świecie jabłuszko. Jobs wychowywał się w świecie bez komputerów osobistych. Dzisiaj trudno jest nam sobie wyobrazić świat bez laptopów, Windowsów i Maców, a on był osobą, która doprowadziła do tego, że każdy z nas dzisiaj może mieć w domu swój mały świat zamknięty w elektronicznym pudełku. Jobs wychowywał się w rodzinie zastępczej w Dolinie Krzemowej i już wtedy interesował się elektroniką w garażu ojca. A chwilę potem z kumplem o polsko brzmiącym nazwisku Woźniak tworzyli pierwsze układy elektroniczne, które właściwie były podłożem pod pierwszy komputer. Welcome to Apple Computer. Is this everything? Startup. I think we should start with around 90 grand. Could you repeat that? If you'll have me aboard. Nie lubił szkoły, chodził na boso, często się odchudzał. Na przykład miał taką fazę, że jadł tylko jabłka, stąd nazwa jego komputera Macintosh, od odmiany jabłek. Co jeszcze, nie dbał o higienę i dużą rolę odegrały w jego życiu narkotyki. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do. Rok
kroków do pierwszego Maca było kilka, ale przełomem była wizyta Jobsa w firmie Xerox, gdzie zobaczył graficzny interfejs użytkownika, a to zainspirowało go, to takie ładne określenie, ale niektórzy nazywają to zwykłą kradzieżą, do stworzenia grafiki w pierwszym Macu. Pierwszy Mac był połączeniem piękna zewnętrznego z pięknem wewnętrznym. Jobs był perfekcjonistą, więc zadbał o najmniejszy szczegół, detal, za co nienawidzili go jego pracownicy i to był początek wielkiej światowej kariery firmy Apple. Fix it? Yeah. We're not a pit crew at Daytona. This can't be fixed in seconds. You didn't have seconds. You had 3 weeks. The universe was created in a third of that time. Well, someday you'll have to tell us how you did it. I'm begging you to manage expectations out there. You see how this reminds you of a friendly face? It's warm and it's playful and inviting and it needs to say hello. If you keep alienating people for no reason, there's gonna be no one left for it to say hello to. Your Apple stock was worth $441 million, while your daughter and her mother are on welfare. She's not my daughter! You must be able to see that she looks like you. You're issuing contradictory instructions, you're insubordinate, you make people miserable. Jobs był geniuszem też w dziedzinie reklamy i marketingu. Potrafił świetnie przemawiać i przekonywać do siebie ludzi. Pewnie sprzedałby nawet piasek na pustyni i przekonał Ridleya Scotta. Today we celebrate the first glorious anniversary of the information purification directives. We have created, for the first time in all history, a garden of pure ideology, where each worker may bloom, secure from the pests of a contradictory influence. Our unification of the laws is more powerful a weapon than any fleet or army on earth. We are one people. One will, one resolve, one cause. Our enemies shall talk themselves to death, and we will bury them with their own confusion. We shall prevail. On January 24th, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Gdzieś po drodze była własna firma Jobsa, sukces firmy Pixar i filmu Toy Story, a w 96 po 11 latach Jobs wraca do firmy Apple, zostaje prezesem z jednodolarową pensją i zaczyna się nowa era w firmie Apple. Pewnie pamiętacie te wszystkie iPhony, iPody i te inne na i. Steve Jobs' departure, the future of Apple Computer is in jeopardy. In life, you only get to do so many things. We're gonna make Apple cool again. Firma Apple stała się jedną z najsłynniejszych na świecie, a w tle jej sukcesu Jobs boryka się z chorobą nowotworową, która w efekcie go pokonuje. O tym wszystkim jeszcze więcej przeczytacie w tej świetnej, pasjonującej książce, która opowiada o życiu i o tym, jaki był Steve Jobs. I to jest naprawdę ciekawe. Ja z wypiekami na policzkach czytałam tę książkę, mimo że ma 700 stron, ale dałam radę. Wy też na pewno dacie radę, więc polecam wam ją, bo to biografia niezwykłego człowieka i fascynującego wizjonera. We've spoken to the fire marshal and the building manager. They're gonna come in and tell everyone to leave. If a fire causes a stampede to the unmarked exits, it'll have been well worth it for those who survive. The board believes you're no longer necessary to this company. I sat in a garage and invented the future because artists lead and hacks ask for a show of hands. You're gonna end me, aren't you? You're being ridiculous. I'm gonna sit center court and watch you do it yourself. Make everything all right with Lisa. Fix it! Ladies and gentlemen, please welcome